W Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy Emilii Plater wystawa Andrzej Wróblewski Recto Verso, skupiająca się na dwóch okresach twórczości tego artysty. Potrafił on znaleźć własny sposób wyrazu w okresie realizmu socjalistycznego, odnosząc przy tym sukces. Dalsze, niosące wielkie nadzieje artystyczne poszukiwania, przerwała tragiczna śmierć w młodym wieku. Do niezwykłych i rzadko prezentowanych w ten sposób dzieł należą obrazy dwustronne. Dzięki możliwościom galerii w wielu wypadkach po raz pierwszy możemy poznać tę niezwykłą, drugą stronę twórczości malarza.